imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Tak Pan Jezus powiedział do swoich apostołów po tym, jak w trakcie burzy na jeziorze oni, nie mogąc poradzić sobie z falami, obudzili Go. Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Dobrze możemy sobie wyobrazić, jak apostołowie się czuli, widząc, jak fale napierają na tą małą łódkę. Starali się wylewać tą wodę z łódki, jednak najwyraźniej nie szło to dobrze. I w tym wszystkim Pan Jezus śpi. Apostołowie pracują, boją się coraz bardziej, zmęczeni są coraz bardziej i oczywiście zupełnie nie rozumieją, jak Pan Jezus pośród całej tej burzy może spać. I gdy w końcu decydują się, aby przyjść do Niego i zawołać do Niego: Panie, ratuj nas, giniemy, to słyszą te jednak spokojne słowa: czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Był to na pewno dla nich szok. Wtedy pośród całej tej burzy stali przemoczeni, stojąc już pewnie po części w wodzie, która wlała się do tej łódki, z tymi jakimiś czerpakami, wiadrami w dłoniach, próbując jakoś wylać tą wodę, słyszą te słowa: czemu bojaźliwi jesteście? Drodzy wierni, z nami jest ten problem, że my bardzo często nawet nie budzimy Pana Jezusa pośród naszych burz. Bardzo często, gdy tak bardzo jesteśmy zajęci właśnie tym wylewaniem wody, gdy jesteśmy tak bardzo zajęci patrzeniem na fale, które zbierają się, które nadciągają na tą naszą małą łódkę, czy to naszego życia, powiedzmy, czy po prostu na nas napierające, gdy widzimy to wszystko i właśnie jest jeszcze tyle tej wody do wylania, ta łódka nabiera coraz więcej wody, wiadro jest takie małe i wydaje się, że tutaj już nic nie pomoże, no to niestety tak często zapominamy o tym, żeby naprawdę Pana Jezusa obudzić. Bardzo często w takich sytuacjach, które są dla nas trudne, kiedy doświadczamy poważniejszych problemów, wprawdzie modlimy się, wprawdzie przychodzimy do kościoła, ale czy nie jest często tak, że tak naprawdę to cały czas jesteśmy myślami przy tych falach, przy tej burzy, przy tym wszystkim, co na nas napiera. I wprawdzie przychodzimy do Pana Jezusa i zewnętrznie mówimy do Niego. Przychodzimy tutaj i staramy się modlić, ale czyż często nie jest tak, że okazuje się, że właśnie słowa wypowiadamy, gesty wykonujemy, ale nasze serce cały czas boi się tego wszystkiego. Nasze oczy cały czas patrzą się na wszystkie te zagrożenia, na serce tam gdzieś uwiązło i wcale nie chce pozwolić się od tego oderwać i nie mamy tej wolności serca, żeby naprawdę oderwać się na chwilę od patrzenia na te fale, słuchania tej burzy, od wylewania tej wody tym naszym małym wiadrem z tej łódki i przyjście do Pana Jezusa. Tak mało nam często, okazuje się, że tak mało czasu mamy na to, żeby przyjść do Pana Jezusa i powiedzieć Mu wtedy: Panie, ratuj nas, giniemy. Drodzy wierni, przede wszystkim o tym musimy pamiętać pośród wszystkich tych naszych burz, pośród wszystkich naszych trudności. Możemy sobie dobrze wyobrazić, co się działo później, gdy apostołowie są zszokowani: jak to małej wiary, my tutaj pracujemy, walczymy ciężko, a Pan Jezus śpi, a tutaj jak to, co to znaczy małej wiary? I Pan Jezus później jednym słowem ucisza tą burzę i ci apostołowie, którzy stoją z tymi swoimi wiadrami i przed chwilą właśnie tak ciężko pracowali i wydawało się, że to wszystko po prostu nie ma żadnej szansy powodzenia i po prostu to przechodziło ich pojęcie. Teraz nagle stoją w tej ciszy i mówią tylko do siebie: kimże On jest, że nawet wicher, nawet woda i burza są Mu posłuszne. I my niby dobrze wiemy, kimże On jest, dobrze znamy tą całą scenę, ale jednak wcale lepiej od apostołów nie jesteśmy. I właśnie tak ciężko nam to przychodzi, żeby w trudnościach naprawdę przyjść do Pana Jezusa,
zawołać do Niego właśnie z tym czystym sercem, z tym oddanym sercem: Panie, ratuj nas, bo giniemy. Pan Jezus nigdy nam nie obiecywał, że jak będziemy Jego wzywać, to On usunie nam z drogi wszystkie cierpienia. Najprawdopodobniej wcale nie byłoby to dla nas dobre. Najprawdopodobniej dla człowieka wcale to po prostu nie jest korzystne, aby mógł tak po prostu na zawołanie odsunąć od siebie te cierpienia. Dla człowieka po grzechu pierworodnym najwyraźniej te cierpienia są tą normalną drogą do tego, żeby się uświęcać, żeby nad sobą pracować. I tak Pan Jezus nie odbierze nam tych cierpień, tak po prostu. Nie uciszy tej burzy tak na zewnątrz, jak to było w przypadku apostołów. Ale jak najbardziej może uciszyć wtedy tą burzę w naszym sercu. I jak najbardziej może się okazać, że to wszystko, co nas przerażało, nagle wydaje się łagodnym wiatrem. Nagle wydaje się to, co wcześniej wydawało się wielką falą, nagle wydaje się tylko małym poruszeniem tafli wody, zupełnie nieistotnym. Bowiem tak działa Pan Jezus. On, gdy faktycznie przychodzimy do Niego, gdy faktycznie oderwiemy te nasze serca od wszystkich tych trosk, czy też radości tego życia i naprawdę będziemy Jego szukali wytrwale, z wiarą, pokorą, będziemy Jego szukali, to On jest w stanie obdarzyć nas tym spokojem. Tym spokojem, który nie jest biernością, bynajmniej nie jest on biernością. Tym spokojem, który jest siłą. Bo wtedy, gdy człowiek nagle widzi, jak się te rzeczy mają, gdy widzi wszystko w odpowiednim świetle, widzi, co jest naprawdę istotne, co jest mniej istotne, wtedy z tym spokojnym sercem, ze spokojnym okiem może również dobrze ocenić i najlepiej rozpoznać, co faktycznie realnie trzeba w danej sytuacji zrobić. A więc ten spokój bynajmniej nie oznacza bierności, wręcz przeciwnie, on oznacza odpowiednie działanie w każdej sytuacji. Teraz my, oczywiście przede wszystkim w trakcie tej mszy świętej, wołajmy do Pana: Panie, ratuj nas. I naprawdę bądźmy przy Nim, skoro tutaj przyszliśmy. Odrzućmy na chwilę z naszej głowy wszystkie te troski, wszystko to, co gdzieś tam nas zajmuje, co zostawiliśmy. Przyszliśmy tutaj do Pana naszego Jezusa Chrystusa i bądźmy jak ci apostołowie, którzy w końcu opamiętali się i zawołali: Panie, ratuj nas, giniemy. A więc teraz skupmy się na tym. A gdy po jakimś czasie już opuścimy naszą kaplicę, to starajmy się jak najczęściej podnosić nasze spojrzenia do Pana Jezusa. Nie jest najważniejszy środek, jakiego użyjemy. Najważniejsze jest, żebyśmy potrafili jak najczęściej zwracać się do Pana Jezusa. Tutaj święci stosowali mnóstwo różnych środków, jak przypominać sobie o Panu Jezusie. Chociażby modlitwa Angelus jest najprostszą metodą do tego, żeby regularnie starać się przypomnieć sobie o Panu Jezusie. Byli święci, którzy starali się kojarzyć praktycznie każdą materialną rzecz z Panem Jezusem. Którzy starali się, gdy widzą drzewo, pamiętać o drzewie krzyża. Gdy widzą metalowe przedmioty, przypominać sobie o gwoździach Pana Jezusa. Gdy siadają do posiłku, przypominać sobie o tym occie, którym Pan Jezus został napojony na krzyżu. I oczywiście nie o to chodzi, żeby cały czas o takich rzeczach mówić, bowiem byłoby to dla innych najprawdopodobniej nieznośne. Ale jak najbardziej pamiętać w ten sposób o Panu Jezusie jest jak najbardziej skuteczne i zbawienne. To nie musi być taka metoda. Natomiast może to być jakiś pomysł. Pamiętajmy o tym, żeby gdy coś się dzieje w naszym życiu, coś się wydarzyło albo przed czymś stoimy, żeby podziękować Panu Jezusowi za to, za przez wszelkie dobro tego doświadczyliśmy, aby przeprosić za to, co nam się nie udało, od razu. Aby poprosić o siłę, jeśli stajemy przed jakimś wyzwaniem. Aby po prostu powiedzieć Panu Jezusowi, że jest nam ciężko. Pamiętajmy o tym i to zupełnie inaczej już wtedy znosimy ten ciężar. Kiedy coś nas przytłacza i zamiast pogrążać się w tym naszym cierpieniu, o jak to jest mi źle i niedobrze, zamiast tego, jeśli spojrzymy na Pana Jezusa, powiemy Mu: Panie Jezu, jest mi ciężko. Panie Jezu, pomóż mi.
to staje się nagle to wszystko zupełnie innym cierpieniem. I oczywiście jest ciężka praca, oczywiście takie ćwiczenie się w tym trwaniu w obecności Pana Jezusa jest rzeczą trudną, ale dzięki temu nagle się okaże, że Pan Jezus jest mocen, aby tą burzę jednym swoim słowem uciszyć, aby nasze serce wprowadzić w stan spokoju, także faktycznie wtedy też będziemy tym zadziwieniem dla świata. Bo oczywiście cały świat jest miotany taką burzą swoich emocji. I to niezależnie tak naprawdę od czasu, to jeśli jest czas bardziej spokojny, to jest miotany burzą emocji, powiedzmy takich bardziej radosnych, oczywiście w tym sensie takiej światowej radości. Jeśli czasy są ciężkie, to jest miotany raczej burzami jakiegoś smutku, niepokoju, strachu i tak dalej, ale świat zawsze jest miotany jakąś burzą. Natomiast właśnie dlatego katolicy byli tym zadziwieniem dla świata, że potrafili pośród tej burzy, jak ci apostołowie, nagle stać spokojni i widzieć, że ta burza to jest burza w szklance wody, że ta burza to jest drobiazg, że nawet jeśli przyjdzie nam przelać krew, no to co? Że tak naprawdę wszystko to są rzeczy drobne. I ten spokój, który pozwalał odpowiednio rozpoznać zagrożenia, odpowiednie działania podjąć jednocześnie, nie tracąc radości w swoim sercu, to było to, co sprawiało, że uczniowie Pana Jezusa byli zadziwieniem dla świata. Że ci pierwsi poganie się nawracali, widząc tych męczenników, ich spokój i radość. Także dzisiaj, gdy przychodzimy, pamiętajmy, żeby przede wszystkim przyjść do Pana Jezusa, powiedzieć Mu: Panie, ratuj nas, giniemy. I prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby ona nas tego nauczyła, aby ona nas uformowała, ukształtowała, tak żebyśmy potrafili, żebyśmy odkleili się na chwilę, nasze oczy odkleili od tych wszystkich problemów i potrafili zwrócić się do Pana Jezusa, zawołać do Niego o pomoc. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.